Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. W dzisiejszym odcinku znów będą królować skoki narciarskie. Specjalnie dla Was skomentuję skoki na skoczni Klingenthal, czyli będę Wam opowiadał o zawodach, które się odbyły w Saksonii. Powiem Wam szczerze, że ten sobotni konkurs był pasjonujący, no bo oglądaliśmy bardzo dużo tych skoków powyżej 140 metrów. Blisko pobicia rekordu Urmana był zarówno Geiger, także Laniszek. Najważniejsze jest to, że również polscy skoczkowie prezentowali się w miarę dobrze i powiedzmy sobie szczerze, skakali najlepiej w sezonie. Na razie mieliśmy przebłyski Kubackiego i Żyły, no bo po pierwszej serii mistrz świata z Oberstdorfu był siódmy, ale niestety Piotrek w drugiej serii trafił na gorsze warunki i w końcu skończył na 11 pozycji. Dawid Kubacki był 15, a po pierwszej serii 12. Na razie to jest taki pozytyw. Dwóch Polaków punktujących, dwóch w topowej 15. Były momenty, że Tumbichler cieszył się, radował się, szczególnie po tych pierwszych skokach, no to powiedzmy sobie szczerze, że to powoli będzie taki jakby pozytyw, promyk nadziei, że będzie coraz lepiej. Już mam nadzieję, że w niedzielę może ktoś skoczy do topowej dziesiątki. Oby już w Engelbergu było piąte, szóste, a może podium. Żyła i Kubacki są w stanie to zrobić. A pomyślmy o tym, że przecież Dawid mógł nie przylecieć tutaj. Tomasz Tumbichler rozważał taki wariant, ale ten skoczek, który był naszym najlepszym zawodnikiem w zeszłym sezonie, zajmując czwarte miejsce w tej klasyfikacji generalnej, był uparty, jakby dogadał się z Tomaszem Tumbichlerem, że chce jednak tu jechać i skakać. No i mieliśmy te 12 miejsce, czyli skoki powyżej 130 metrów w tym momencie. Biorąc pod uwagę ten falstart polskich zawodników, mnie cieszą, bo powoli Dawid Kubacki będzie wracał na te miejsce, gdzie powinien być, czyli w tej topowej trójce. Już mnie cieszy ta radość Piotrka Żyły po tym pierwszym skoku. Zobaczyliśmy tego Piotrka, którego wielokrotnie w zeszłym sezonie oglądaliśmy. Tak jak Wam mówiłem, że Żyła jest nieobliczalny, że wystarczy jeden skok i on odpali. Szkoda, że właśnie w drugiej tej odsłonie w Klingenthal no, skoczył zdecydowanie gorzej, ale mnie martwi to, że pozostałych trzech Polaków nie punktowało. Stękała, Kot, Wąsek. Wąsek zmienił narty, ale to nie pomogło. Nie zakwalifikował się do drugiej serii, a ja liczyłem, że na przykład Kot i Andrzej Stękała, czyli weterani, czyli zawodnicy, którzy w ostatnim czasie znajdują się w kadrze B Stękała, a w tej kadrze regionalnej Kot, że zawodnicy, którzy dostają życiową szansę, prezentowali dobrze się w tych treningach, w seriach próbnych, nawet tam Kot był siódmy, ale no niestety trening, seria próbna, to co innego niż zawody. Przychodzi presja, no i niestety skoczek, który ma 32 lata, który potrafił zwyciężać w Pucharze Świata. Pamiętacie ten czas Hongachera czy Stękała, który znajdował się w topowej dziesiątce, czy wskakiwał na podium, również też nie udźwignął tej presji i 28-latek nie wykorzystał szansy. Jeszcze kilka dni temu ci skoczkowie mieli lecieć na Puchar Kontynentalny do Lillehammer i tam zdobywać punkty. Słyszeliśmy o tym, że właśnie Kot przed startem tego sezonu skakał na poziomie Zograwskiego, który miał udany ten początek, no bo przecież znajdował się w topowej dwudziestce, ale ten konkurs akurat Bułgar miał fatalny, jakby Kot no, dostosował
dopasował się do poziomu zograwskiego. Trochę szkoda mi tych skoczków, no bo skoczyli odpowiednio 113 metrów i 109, no to jednak te odległości, przepraszam, 100, 113, i no to te odległości mnie rozczarowały. Więcej po kocie się spodziewałem, zawiedli mnie ci dwaj zawodnicy, nie wykorzystali szansy, tym bardziej, że Aleksander Zniszczoł, który poleciał do Lillehammer, brał udział w rozpoczynającym się konkursie tym interkontynentalnym, ale Olek zajął drugie miejsce. To mnie cieszy, tam czterech Polaków punktowało, nawet Wolny był 20, ale zawsze w kontynentalu cieszą miejsca na podium. Roth wygrał, czyli reprezentant Luka Roth, czyli reprezentant Niemiec, zajął tą pozycję numer 1, a Zniszczoł był drugi, a tam trzeba pamiętać, że Eisenbichler i Johansson skaczą, czyli zawodnicy, którzy w normalnych okolicznościach, jak śpiewał Sokół, znaleźliby się w tym pucharze w tej pierwszej lidze, gdyby FIS nie zmienił tych zasad. Postawa Kubackiego i Żyły mnie cieszy. Fajnie, że właśnie Tumbichler miał momenty radości, więc jest pewnego rodzaju takie światełko w tunelu, jeżeli chodzi o te dalsze konkursy. No martwi mnie to, że Kot i Stękała nie wykorzystają tej szansy od losu. No mają 28 lat i 32 i u nas jest ta rywalizacja, więc niewykluczone, że jeśli nie będą skakać lepiej w tym niedzielnym konkursie, to niedługo to Zniszczą może powrócić do zamienić się ze Stękałą i z Kotem. To jest przykre, że właśnie w ostatnim czasie gwiazdor TikToka nie wykorzystał tej szansy, bo Jędrek w ostatnim czasie zachwyca nas, wrzucając na TikToka różne filmy. A teraz, moi drodzy, zanim przejdę do podsumowania tej części zagranicznej i skomentowania występu skoczków tych ze światowej czołówki, którzy mnie zachwycili, to spojrzymy tutaj na tabelę Pucharu Świata. I mnie cieszy przede wszystkim to, że wyprzedziliśmy Finlandię i mamy 102 punkty w tym Pucharze Narodów. Ale jeżeli chodzi o ten konkurs, czyli Klingenthal, Saksonię, wyobraźcie sobie, że w miejscu, w którym zwyciężał Schlierenzauer, Granerud, gdzie rekord skoczni należy do Michaela Urmana, pamiętacie tego legendarnego zawodnika reprezentacji Niemiec, mieliśmy dalekie, piękne skoki. I ta seria Krafta została przerwana. Tutaj ten miły, sympatyczny skoczek podopieczny Andreasa Witthelsa jechał do Saksonii z zamiarem gonienia i wyrównania rekordu Tomasza Morgensterna. Wiemy, że już tego nie dokona, bo ten legendarny skoczek, który skakał z Adamem Małyszem na początku sezonu, kiedyś kilka lat temu, potrafił wygrać 6 konkursów z rzędu. Stefan Kraft dokonał tego 4-krotnie, a dzisiaj Geiger po raz pierwszy w tym sezonie cieszył się z zwycięstwa. Ta była piękna radość, kiedy ten podopieczny Hongachera unosił tak dłonie do góry i cieszył się w ten sposób ekspresyjny. To podobało mi się. No wiadomo, Niemcy i Austriacy na początku tego sezonu królują, ale powoli już reszta świata doskakuje do tej topowej dziesiątki, no bo mieliśmy na 7 pozycji De Schwandena, czyli Szwajcara, mieliśmy także Forfanga w dziesiątce, był Kobayashi na podium na 3 pozycji, ten japoński samuraj. Polacy już wreszcie zaczęli lepiej skakać, znaleźli się w topowej 15. Andreas Goldberger cieszył się, radował ekspert austriackiej telewizji, legendarny skoczek, który wielokrotnie wygrywał Puchar Świata i rywalizował kiedyś z Adamem Małyszem, a do dzisiejszego dnia ma taką baby face, mimo że już jest panem w średnim wieku, już dawno zakończył tą karierę skoczka, to cały czas ma taką twarz
dziecka. No powiedzmy sobie szczerze, niektórym no jakby ten czas wolniej płynie, tak jak Ibiszowi, moi drodzy. Tak to już jest, jak człowiek zdrowo się odżywia. No i jeszcze Andreas Goldberger do dzisiejszego dnia skacze. No i wyobraźcie sobie, że Kraft, który zameldował się na drugiej pozycji, to też jest właśnie piękne, że to było 10. podium z rzędu podopiecznego Andreasa Witthelca, więc Kraft dokonał po raz drugi w karierze takiej, bym powiedział, no taką powtórzył serię. Kiedyś taką serię miał dwa razy Dawid Kubacki. Wyobraźcie sobie, że i Granerud, i także Prewcy 12-krotnie z rzędu potrafili wskakiwać na podium. Kraft wskakując drugi raz w karierze, notując taką serię 10 miejsc na pudle, jakby no ma chrapkę na kolejny taki rekord Jana Ahonena, bo kiedyś właśnie legendarny Finn z maską potrafił przecież 13-krotnie z rzędu wskakiwać na podium. No ciekawe, czy ten sympatyczny skoczek z Austrii powtórzy ten wyczyn legendarnego Fina. Może wyrówna rekordy Graneruda i Prewca. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie po raz 103 wskoczył na podium w historii i goni popularnego Janę, który 108-krotnie wskakiwał na pudło. No i tutaj patrząc na tą klasyfikację, no to znów Niemcy królowali, no bo tak jak wam powiedziałem, Geiger był pierwszy, drugi był Kraft, trzeci Kobayashi, tym razem Wellinger czwarty, Pius Paszke na piątej pozycji. Cieszy mnie to, że Laniszek jako przedstawiciel tej innej nacji, czyli Słoweniec, był na szóstej pozycji, na siódmej Der Schwanden. No i właśnie ten szwajcarski skoczek, no już któryś raz z kolei wyrównał ten rekord swojej kariery, meldując się na siódmej pozycji, ósmy Heibeck, czyli Austriacy rządzą. Forfang dziewiąty, na pewno Aleksander Steck cieszy się, Lindwig trzynasty, dopiero mnie cieszą wyniki przede wszystkim polskich skoczków w Saksonii. Tu jeszcze spoglądam na tą klasyfikację generalną i powiem wam, który skoczek mnie rozczarował. Na pewno Daniel Szufenik rozczarował mnie. Ten skoczek, który stał w tym sezonie na podium, był w topowej dziesiątce, a tym razem rozczarował mnie. Antti Aalto kolejny raz mnie zadziwił i uradował. Zawsze cieszę się, gdy w topowej tej dwudziestce znajduje się w tej trzydziestce właśnie przedstawiciel reprezentacji Finlandii. I także tandem mnie rozczarował Simon Amman, 28. skoczek, który już jest grubo po czterdziestce, dalej raduje się i skacze daleko. Zografski dla mnie to po tym właśnie sobotnim konkursie to jest taki zawodnik, który mnie bardzo rozczarował, bo z uwagi na to, że właśnie trenuje go polski trener, no to reprezentantowi Bułgarii cały czas bardzo kibicuje. No i również właśnie Stękała, Wąsek i Kot mnie rozczarowali. Jeżeli chodzi o puchar, o tą klasyfikację generalną Pucharu Świata, już tutaj właśnie na nią spoglądam, no to cały czas tutaj Kraft króluje, ale taki tercet niemieckich skoczków naciska na podopiecznego Andreasa Witthelca, no bo Wellinger jest drugi, trzeci Geiger i również czwarty Paszke, Kobayashi szósty, bo to tak jak spojrzymy na topową dziesiątkę, no to mamy Laniszka, reprezentanta Słowenii, na 10. pozycji mamy Kobayashiego, na 6. pozycji, czyli skoczka z Japonii. A tak to w topowej dziesiątce 8 pozostałych miejsc zajmuje czterech Niemców i czterech Austriaków. Istna dominacja tej nacji. Ale mam nadzieję, że z biegiem czasu w kolejnych konkursach inni skoczkowie będą doskakiwać, będą wywierać presję na Witthelca, na skoczków Witthelca i także skoczków Stefana Hongachera. Niewykluczone. Ja mam taką nadzieję, że gdy będzie się zbliżał turniej czterech skoczni, to ci, którzy nas zachwycają, ci, którzy jakby w odpowiednim czasie ruszyli z tych bloków
startowych skaczą, wygrywają, królują i rządzą, jeżeli chodzi o te pierwsze miejsca Pucharu Narodów. Czyli tutaj mam na myśli Niemców i Austriaków, którzy zdominowali tą topową dziesiątkę. Mam nadzieję, że zadyszkę właśnie ci skoczkowie złapią, gdy turniej czterech skoczni będzie się rozpoczywał. A Słoweńcy, Polacy, Japończycy, Norwedzy, właśnie te nacje złapią tą formę na TES, który będzie odbywał się na przełomie świąt, bo znaczy po świętach Bożego Narodzenia, a na przełomie i kiedy kończy się ten stary rok i rozpoczyna nowy, na to liczę. Może właśnie w tym legendarnym Engelbergu doczekamy się pierwszego podium w wykonaniu podopiecznych Tomasza Tumbichlera, na to liczę. Moi drodzy, jeśli podobał się Wam mój materiał, pamiętajcie o łapkach do góry. Także zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Dziękuję, że jesteście tutaj ze mną na kanale i mnie cały czas oglądacie, komentujecie, dajecie łapki. Pamiętajcie o tym, żeby udostępniać odcinki. Jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące, to specjalnie dla Was skomentuję te niedzielne zawody. A jeżeli chodzi o ten przyszły tydzień, no to na pewno będzie królować Liga Mistrzów, także również Legia Warszawa będzie grała z AZ Alkmaar. Wybieram się na to spotkanie i po powrocie z meczu Legii skomentuję dla Was mecz Legii z holenderskim zespołem. No i postaram się nagrać odcinek o Beckhamie, który obiecuję Wam od pewnego czasu. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!